Najodważniejszy z odważnych, albo z obowiązku, trener Marek Zapałowski po wygranym spotkaniu przez Nitrze Basket z rezerwami Śląska Wrocław. Wygraliście różnicą tylko albo aż jednego punktu, momentami przegrywając aż 18. No, ciężki mecz, strasznie. Strasznie ciężki mecz. Byliśmy bardzo daleko i wróciliśmy z dalekiej podróży. Udało się naprawdę, wyszarpaliśmy to zwycięstwo, mocno walcząc tak naprawdę od trzeciej kwarty, pierwsze 2,5 przespaliśmy, nie było dobrej energii, braku może nie zaangażowania wielkiego, ale takiej motywacji wewnętrznej bym powiedział. W drugiej połowie przegrywaliśmy minus 18, ale chłopaki nadal wierzyli. Ja też wierzyłem w to, że ten mecz jest jeszcze do wygrania i musimy walczyć, bo do końca, dopóki mecz się nie skończy, to jeszcze nie jest pozamiatane i udało się wygrać. Dzisiaj naprawdę walką wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Ale niewiele brakowało, żeby ta końcówka nie przechyliła się na waszą korzyść. I wiem, że i podczas przerwy, ale także podczas czasu trener głównie miał uwagę do zawodników właśnie o ten brak zaangażowania i czasem nieczytania gry, bo Wrocław tak naprawdę niczym specjalnym was nie zaskoczył. No nie, właśnie to jest najgorsze, że tak naprawdę wiedzieliśmy, kto rzuca, kto nie rzuca, kto penetruje, kto jak gra. I robiliśmy tak jakby wbrew temu, co sobie założyliśmy. Pozwaliliśmy na penetrację, pozwaliliśmy na rzuty za trzy i taki był problem potem z tego. Niestety nie wzięliśmy sobie mocno do serca tego scoutingu i potem musieliśmy się szarpać. Dobrze, że się udało, szczęśliwie wygraliśmy. Niewątpliwie było gorąco, ale mówię, dobrze, cieszymy się i jedziemy dalej. Po takich spotkaniach, zwłaszcza z zespołami z i rezerwami, i młodymi, i z dołu tabeli, zawsze pytam trenerów o to, czy ich zespół troszkę nie zlekceważył rywala. I zanim Marka Zapałowskiego, podświadomie zawodnicy jeszcze jak nie zobaczyli i Norberta Kulona, i Stawiaka na rozgrywce, troszkę wytłumaczyli sobie, że i tak wygrają to spotkanie bez większego zaangażowania. Myślę, że mimo wszystko ja zawsze staram się podchodzić do meczu na 100% i każdy przeciwnik jest dla mnie brany równo. Czy gramy z drużyną, która zajmie pierwsze miejsce, czy ostatnie, zawsze gramy. Mamy wyjść tak samo, z takim samym zaangażowaniem i walką. Powiedziałem chłopcom, że moim zdaniem troszeczkę odpuścili sobie, stwierdzili, że rzeczywiście ta drużyna osłabiona z brakiem dwóch podstawowych zawodników będzie może łatwiejsza do ogrania. Niestety, tak jak mówiłem, w tej lidze kto walczy, to naprawdę może dużo wywalczyć. Dzisiaj Śląsk bardzo walczył, zagrali świetne zawody. My im jeszcze pozwoliliśmy do tego, daliśmy im szansę, żeby zdobywali łatwe punkty. No i zrobiło się gorąco. Myślę, że jest jakaś tam podświadomość zawodników, że wychodzą przeciwko lepszemu graczowi, to chcą się bardziej pokazać. Jak jest teoretycznie słabszy zawodnik, no to może jest jakieś mniejsze zaangażowanie. Generalnie to widać w naszej drużynie, że jeżeli przyjeżdża drużyna słabsza, teoretycznie, patrząc oczywiście po wynikach tylko, no to jest inne podejście. Patrząc na Legię, tak jak graliśmy z Legią, zawodnicy nie trzeba było ich motywować, sami byli zmotywowani. No jest to jakiś problem, myślę, że nie tylko u nas, ale to jest normalne. Człowiek uważam, że taki jest złożony i niestety trzeba z tym walczyć. Na początku swojej pracy w Niszu Basket mówił Pan, że będzie starał się rozszerzać ten skład, żeby większa rotacja była, żeby zawodnicy wchodzący z ławki nie wiedzieli, kiedy wejdą na to boisko, a jak już wejdą, to będą potrzebni temu zespołowi. I to właśnie dzisiaj rotacja zdecydowała też o tym, że wygraliście. No trzeba było coś pozmieniać, bo na pewno był punkt jakiś krytyczny, gdzie trzeba było zagrać inaczej i oczywiście nie staram się działać na zasadzie schematu. Chciałem dać wszystkim zawodnikom pograć, żeby każdy włożył cegiełkę w grze, przynajmniej, bo oczywiście każdy na treningu swoje serce oddaje i zaangażowanie, ale tak, żeby każdy był na boisku też. Chciałem, żeby oni powąchali tego parkietu, żeby dali coś od siebie, żeby mogli pokazać się też szerszej publiczności niż tylko na treningu. Czasami jest to ciężkie, bo jak gra wielu zawodników dobrze, ciężko wybrać. Czasami jest tak, że trzeba zawęzić rotację. No niestety tak jest, każdy mecz jest inny, każdy mecz to inna historia. Dzisiaj też uważam, że zawodnicy pograli, oprócz tak naprawdę dwóch, większość zagrała 10 minut, ponad, więc uważam, że cały czas idziemy jakimś tam swoim torem. Ale była zmiana w wyjściowej piątce. Ja wiem, że wyjściowa piątka to nie gra, potem może grać zawodnik tylko sekundę i potem już się nie pojawić na boisku, ale czym ona była spowodowana, że Damian Cechniak akurat
tym spotkaniu zaczął jako rezerwowy? Ona była spowodowana tym, że chciałem inaczej troszeczkę zagrać na początku z meczu ze Śląskiem. Na początku to wychodziło, potem mieliśmy duży przestój, ale nie przez to, że Damiana Cechniaka nie było w pierwszej piątce, tylko przez to, że słabo broniliśmy. To nie jest piłka nożna, można wyjść różnie, ale też chcę dać pierwszej piątce tym ludziom, którzy wychodzą, jakąś tam pewność i swobodę grania. Oczywiście jak ktoś będzie grał bardzo słabo, no na tą piątkę nie będzie pewnie zasługiwał, ale ja na razie jestem zadowolony z tych ludzi, co grają. Każda piątka jest inna i mówię, inna piątka zaczyna, inna kończy i tak naprawdę każdy musi dać coś od siebie, żeby grać, będzie miał więcej 7 minut. Bo jak porównamy rotację, to na przykład w tym spotkaniu Roman Janik wszedł jako pierwszy, czasem się w ogóle nie pojawiał albo wchodził jako ostatni. Ale też jak popatrzymy na piątki, które kończą spotkania, to właściwie w każdym spotkaniu inny zestaw ludzki się pojawia. Wiadomo, że trzeba podczas meczu szukać ludzi, którzy grają, tego dnia są najlepiej dysponowani, bo trzeba zrobić jakiś przegląd podczas meczu i zobaczyć, kto daje co albo co potrzeba w meczu. Czasami potrzeba punktów, czasami potrzeba zbiórek, czasami potrzeba walki w obronie. Każdy człowiek jest inny i każdy daje co innego. I w zależności od tego, co potrzeba, trzeba wykorzystać i no, na razie się udaje. Następny mecz w Pruszkowie 22 listopada ze Spójnią Stargard Szczeciński, ale 11 dni wcześniej gracie mecz na szczycie z niepokonanym miastem Szkła Krosno. Ja wiem, że mobilizować akurat na to spotkanie nie trzeba, ale rywal no, jak na razie jest poza zasięgiem całej ligi. No jest to bardzo ciężki mecz. Ja troszeczkę tak się śmieję, że to jest mecz na szczycie, bo tak naprawdę jesteśmy drużyną, która miała walczyć o playoffy. Na razie jesteśmy wysoko, ale sezon jeszcze się nie skończył, mamy jeszcze sporo meczów do rozegrania, dużo na wyjeździe przede wszystkim. Niemniej jednak na pewno mamy dobrą pozycję na razie. Rywal jest bardzo wymagający. W tej chwili tak naprawdę nie ma rywala mocnego na tą drużynę, bo nie miała jakiegoś większego oporu, tylko tak naprawdę Tychy próbowały znaleźć sposób na tą drużynę, reszta drużyn przegrywa i to dość znacznie. Ciężki rywal. Ciężki teren przede wszystkim, świetni zawodnicy tej drużyny, będzie bardzo ciężko, jedziemy walczyć, zobaczymy. Jeżeli damy siebie 100%, to wynik może być różny, ale musimy zagrać na pewno na pełnym zaangażowaniu i walce, a potem będziemy dalej myśleć co dalej. Ciężko będzie tam wygrać, bo miasto Szkła w tym sezonie tylko raz przegrało, znaczy wygrało, ale pozwoliło rywalom zbliżyć się na mniej jak 10 punktów. I właśnie z tym wspomnianym GKS-em Tychy, z którym wy z kolei przegraliście, ale to jest taki zespół, który i w tamtym sezonie potrafił znaleźć jakiś sposób i w tym sezonie przeciwstawił się. Czy to będzie jakiś pomysł też z Nicza Basket na mecze w Tychach, na mecze w Krośnie, żeby się wzolować na Tychach? Nie, myślę, że nie, bo Tychy nie doszły do tych 6 punktów przez to, że grali w jakiś inny sposób, tylko po prostu zaczęli trafiać i trafili troszeczkę trójek. Krosno przez chwilę się pogubiło i dlatego tak było, ale mamy jakiś tam swój zamiar na ten mecz, jakiś plan. Zobaczymy jak wyjdzie. Przede wszystkim to musimy walczyć i to jest podstawa. Zobaczymy co wyjdzie. No. Będziemy się starać, żeby zrobić to jak najlepiej.